Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Rada Miejska Jasła udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Będą wspólne listy kandydatów PO Nowoczesnej oraz KOD-u do miasta i powiatu krośnieńskiego. 21 czerwca rusza Europejski Stadion Kultury. Jasielscy radni udzielili burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej Rada Miejska Jasła zatwierdziła sprawozdanie finansowe miasta za 2017 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 2 było przeciw, a 4 osoby wstrzymały się od głosu. Głosowanie poprzedziła ponad dwugodzinna dyskusja. W ramach tego budżetu przede wszystkim udało się zrealizować dochody, a to najważniejsze, bo to środki, w ramach których, czy w oparciu o które możemy później realizować zadania ciążące na samorządzie miejskim. Tutaj realizacja przekroczyła 100%. Między innymi to zasługa tego, że funkcjonujące na terenie miasta podmioty funkcjonują dobrze. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków, niestety tutaj nie udało się w pełni zrealizować, ale tak jak przedstawiałem to na sesji, powody były różne. Część środków była zabezpieczonych na realizację zadań ze wsparciem środków zewnętrznych. Nie wszystkie nabory zostały ogłoszone, stąd też te środki nie zostały uruchomione. Część zadań nie udało się zrealizować ze względu na warunki atmosferyczne. Ale na tę chwilę te zadania, które, że tak powiem, na okres zimowy zostały zawieszone, są już zrealizowane, temat na wszystkich został zamknięty. Zeszłoroczny budżet Jasła wyniósł ponad 160 milionów złotych. Jedną z największych inwestycji była modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym 4 obiektów szkolnych, 3 obiektów na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. I nasz obieg Urzędu Miasta w Jaśle to wartość zadania prawie 12 milionów złotych. To także remont czy modernizacja obiektu, w którym w tej chwili funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To również inwestycje drogowe, ale te 3 to takie największe. Oczywiście było kilka inwestycji sportowych związanych z realizacją obiektów przy Szkole Miejskiej nr 4, przy Szkole Podstawowej nr 4 i na osiedlu Gamret. W 2017 roku jasielski magistrat udzielił także pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego w wysokości 200 tysięcy złotych oraz przekazał ponad 100 tysięcy złotych dla szpitala specjalistycznego na zakup aparatu ultrasonograficznego. Będą wspólne listy kandydatów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz KOD-u do miasta i powiatu krośnieńskiego. 11 czerwca przedstawiciele regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Komitetu Obrony Demokracji podpisali tzw. deklarację krośnieńską. Mamy już osoby, które zadeklarowały nam start, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Na pewno spełnimy parytety, będzie 30% kobiet na listach, bo to jest wymagane również przez ustawę, a chcemy też pokazać kobiety. I na razie budujemy listy i do Rady Miasta, i do Rady Powiatu Krośnieńskiego. Również jeżeli będzie to konieczne, możliwe w gminach. Będziemy wystawiać również kandydatów i kandydatów na wójtów czy burmistrzów. Nazwiska kandydatów poznamy po rozpoczęciu się kampanii wyborczej. Brytyjski wokalista Fink, gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Europejski Stadion Kultury. Europejski Stadion Kultury to festiwal, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Rzeszowie, a nawet stał się kulturalną wizytówką miasta. Impreza potrwa od czwartku 21 czerwca do niedzieli 24 czerwca. W tym roku Europejski Stadion Kultury odbędzie się w Rzeszowie po raz 8, natomiast po raz 6 pod szyldem Wschód Kultury. Wschód Kultury to projekt przede wszystkim interdyscyplinarny, na który składają się różne dziedziny sztuki, takie jak muzyka, teatr, sztuki wizualne, fotografia, taniec, sztuka współczesna, film i różnego rodzaju inne warsztaty. W tym roku podczas tegorocznej edycji festiwalu będziemy mieć 25 projektów, na które składać się będzie 40 różnych wydarzeń, w tym 15 koncertów, 4 spektakle, około 200 artystów z 14 państw świata. Koncert główny odbędzie się w piątek 22 czerwca na Stadionie Miejskim. Pierwsza część koncertu to Daria Zawiałow, młoda polska artystka, która w tym roku zdobyła 2 Fryderyki, ma również uzyskała już statut Złotej Płyty, także to początek na rozgrzanie naszej publiczności. Gwiazdą wieczoru będzie Fink. Myślę, że wspaniały brytyjski zespół,
Wszystkie koncerty, które odbyły się Finka w Polsce, bilety na te koncerty były wyprzedawane kilka tygodni przed datą koncertu. Zresztą Fink nigdy nie zagrał na tak dużej scenie i tak dla tak dużej publiczności jak scena w Rzeszowie. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Nowa atrakcja turystyczna w Krośnie. Na wieży kościoła farnego powstały 3 stanowiska do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalnym okularom można odbyć historyczną podróż poprzez dzieje Krosna. 10-minutowa prezentacja pokazuje, jak zmieniało się Krosno na przestrzeni ostatnich wieków. Wirtualny świat, który otacza nas w tej aplikacji wirtualnej rzeczywistości, wydaje się bardzo realny. Mamy poczucie, że znajdujemy się w prawdziwym świecie. On oczywiście nie jest rzeczywisty, ale przedmioty, budowle mają naturalną wielkość, można się rozglądać, można widzieć wiele rzeczy dookoła. Naprawdę niesamowite wrażenia. Zwiedzający mają możliwość przeniesienia się aż do XVI wieku. Podczas wirtualnej podróży widzimy obiekty, których już nie ma, lub takie, które są na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Są obiekty, których w Krośnie już nie ma, które zniknęły z planu naszego miasta. Są również, pojawiają się postacie takie jak Łukasiewicz, Mięsowicz, Portius. Naprawdę wiele ciekawostek z historii możemy obejrzeć. Prace nad aplikacją trwały kilka miesięcy. Nad wizualizacją pracował specjalny zespół wspólnie z historykami. Wirtualna rzeczywistość dostępna jest dla zwiedzających za darmo. W Jasielskim Domu Kultury odbyła się uroczysta konferencja poświęcona arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi. Konferencję zorganizowano z okazji 100. rocznicy urodzin duchownego oraz 20. nadania mu honorowego obywatela miasta. Wydarzenie miało przypominać zwłaszcza młodemu pokoleniu postać biskupa niezłomnego. Osoba znacząca nie tylko dla diecezji przemyskiej, ale także dla nas jako katolików. A szczególnie w roku jubileuszowym, roku, kiedy obchodzimy stulecie niepodległości, a jednocześnie stulecie urodzin świętej pamięci księdza biskupa. Osoba, która jednocześnie jest honorowym obywatelem miasta Jasła i tak wiele zrobiła do tego, aby wiara katolicka na terenie naszej diecezji funkcjonowała, aby wierni mieli gdzie się spotykać, bo przecież za czasów, kiedy biskup przewodził diecezji przemyskiej powstały setki kościołów. W czasie posługi biskupie Ignacego Tokarczuka w samym regionie jasielskim powstało około 40 nowych świątyń. Biskup Ignacy Tokarczuk był osobą wybitną. Myślę, że wyprzedzającą swoje czasy. On miał świadomość, że by funkcjonował kościół, musi być blisko wiernego. I temu służyło między innymi budowanie kościołów. My dzisiaj może tego nie doceniamy, dlatego że wszyscy dysponują jakimiś środkami lokomocji. Ale ja pamiętam z okresu mojej młodości, kiedy ludzie z tych skrajnych miejscowości i niektórych parafii na mszę świętą do kościoła musieli wyjść godzinę, półtorej godziny wcześniej. Ja już nie wspominam o jakości ówczesnych dróg, a więc był to naprawdę duży wysiłek. I biskup Tokarczuk uznał, że należy tym ludziom zapewnić posługę, żeby oni do niej mieli dostęp do wiary, do religii. I to mu się udało. Powstało dziesiątki świątyń na terenie całej diecezji przemyskiej, które służą wiernym do dnia dzisiejszego. Biskup Przemyski podejmował także działania na rzecz ochrony niszczejących cerkwi grekokatolickich. Zasłynął z głoszenia bezkompromisowych kazań oraz wspierania ówczesnej opozycji. Wspierał wszystkie ruchy, które miały służyć człowiekowi. Te ruchy, które mówiły o wolności, o swobodzie wypowiedzi. A więc to był chyba główny cel arcybiskupa, żeby ludzie mogli mówić własnym językiem, to co myślą, to co czują. Myślę, że kwestie polityczne nie były dla niego najważniejsze, ale ta wolność człowieka i za to jesteśmy mu wdzięczni. Biskup Niezłomny zmarł w 2012 roku. W ubiegłym roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 rokiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa, Wojciech Buczak, protestuje przeciw budowie kolejnych osiedli nad Zalewem Rzeszowskim. Kolejna inwestycja przed, można powiedzieć, oknami już tutaj mieszkających mieszkańców, którzy nabyli pewnie za ciężko zarobione pieniądze w bardzo atrakcyjnym miejscu swoje nieruchomości, a tu się okazuje, że na brzegu Wisłoka nad Zalewem powstają kilkupiętrowe budynki, jeden bardzo wysoki, spowoduje, że te, które już tutaj są, będą w cieniu.
Podczas konferencji prasowej poseł Buczak apelował do władz miasta o uchwalenie planu zagospodarowania terenów nad Wisłokiem. Była to już kolejna konferencja prasowa polityków PiS w sprawie terenów rekreacyjnych. W ubiegłym miesiącu kandydat Prawa i Sprawiedliwości mówił o budowie wodnego parku zabaw na rzeszowskich bulwarach. Przed chwilą rozmawialiśmy z młodym człowiekiem, który mówił, że no fajne miejsce, można by to fajnie zagospodarować tutaj. Zarówno jakiś no, park wodny przykładowo, czy rzeczywiście dobre miejsce do korzystania dla rolkarzy. Podkreślam jeszcze raz, Rzeszów, stolica innowacji, stać na innowacje też w tej dziedzinie, stworzenia bardzo dobrych, innowacyjnych placów zabaw. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta apel do prezydenta o budowę wodnego parku zabaw. W większości polskich uczelni ruszyła rekrutacja na studia. Sprawdziliśmy zatem terminarze rekrutacyjne oraz oferty studiów w Rzeszowie, Krośnie i Sanoku. Na Uniwersytecie Rzeszowskim elektroniczna rekrutacja ruszyła 14 maja i potrwa w większości przypadków do połowy lipca. Największą popularnością wśród maturzystów cieszy się kierunek lekarski, na który co roku chętnych jest około 4000 kandydatów. Nowością w tym roku jest polonistyka stosowana. To jest nowy kierunek studiów na Wydziale Filologicznym i ideą tego kierunku jest to, żeby dać bardzo szeroki i praktycznie użyteczny zakres kompetencji miękkich. To znaczy po bardzo mocnym nacisku na absolwentów kierunków technicznych okazuje się, że na rynku jest sporo ludzi, którzy mają wąską specjalizację techniczną, ale mają na przykład problemy z komunikowaniem swojej wiedzy. Nie potrafią o tym mówić, nie potrafią o tym opowiadać i mimo tego, że są zdolni, fajni i potrafią robić ciekawe rzeczy, nie bardzo potrafią o tym opowiadać, więc to jest taka opcja dla nich. Z kolei w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku pierwsza tura rekrutacji rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 13 lipca. Prowadzimy kształcenie na studiach pierwszego stopnia, licencjackich i inżynierskich. Ale również od niedawna prowadzimy kształcenie na studiach drugiego stopnia, studiach magisterskich i prowadzimy kształcenie na studiach podyplomowych. I tutaj do tej pory mieliśmy właściwie tylko dwa kierunki studiów na poziomie studiów drugiego stopnia, studiów magisterskich. I było to pielęgniarstwo i praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania. Od tego roku ruszają trzecie studia magisterskie i będą to studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Także już nasze trzy instytuty spośród czterech instytutów prowadzą studia drugiego stopnia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie prowadzi nabór na studia licencjackie i inżynierskie na kilkunastu kierunkach. Oczywiście mamy także w ramach kierunków nowe specjalności. Na przykład na towaroznawstwie oferujemy logistykę towarów. Wiążemy z tym kierunkiem duże nadzieje, ponieważ w zakresie logistyki, zwłaszcza obrotem towarów, na rynku występują duże potrzeby. Na energetyce wzmacniamy energetykę, ponieważ ten dział naszej gospodarki poszukuje, czy domaga się wręcz pracowników i tam takim przyszłościowym na pewno kierunkiem będą maszyny i urządzenia energetyczne i kontynuujemy to, co się nam sprawdziło w ostatnich dwóch latach, to znaczy nabór na zielarstwo, które jest kierunkiem, na którym kształcimy od dwóch lat i cieszy się on dużym zainteresowaniem. Pierwsza tura rekrutacji w krośnieńskiej PWZ potrwa do połowy lipca. W Niebieszczanach w gminie Sanok odbył się spektakl patriotyczny. Uroczystość była częścią gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej w Niebieszczanach. Wspaniałe występy, wiersze, to wszystko, co młodzież przygotowała, jestem tym oczarowany. To jest naprawdę piękna, wspaniała lekcja patriotyzmu i myślę, że do takich miejscowości jak Niebieszczany powinniśmy przyjeżdżać po to, aby się właśnie tego patriotyzmu uczyć. Spektakl odbył się pod hasłem Wolność kocham i rozumiem. Przygotowano rekonstrukcję wydarzeń historycznych, tańce oraz koncert pieśni patriotycznych. Na scenie Domu Ludowego wystąpili zarówno najmłodsi mieszkańcy miejscowości, jak i młodzież gimnazjalna. Bardzo się cieszę, że szkoła taką uroczystość przygotowała.
Powiem, że ja jako wójt rozmawiałam z wszystkimi dyrektorami szkół na terenie gminy Sano i mamy zrobiony cały harmonogram, w której szkole, w jakim czasie będą takie uroczystości się odbywały. Myślę, że to jest ogromnie ważne zarówno dla młodego pokolenia, jak i dla ludzi starszych, aby właśnie przy okazji stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości zrobić taką uroczystość o charakterze integrującym właśnie pokolenia starsze i młodzież. W Krośnie odbył się 17. finał turnieju piłki nożnej imienia Krzysztofa Stachowicza. Do finału zakwalifikowały się 4 drużyny ze szkół podstawowych nr 3, 8, 14 i 15 z Krosna. Od 17 lat spotykamy się każdego roku na sportowo. W okolicach zakończenia roku szkolnego odbywa się memoriał imieniem nieżyjącego Krzysztofa Stachowicza, który był wielkim orędownikiem, propagatorem sportu dla dzieci i młodzieży. I my staramy się tą właśnie tradycję kontynuować. Krzysztof Stachowicz był dziennikarzem Radia Rzeszów. Zmarł w 2001 roku w wieku 31 lat. Krzysiek ponad wszystko kochał piłkę nożną i stąd wiele lat temu zrodził się pomysł tego memoriału dzięki kolegom radiowcom z Polskiego Radia Rzeszów i tutaj władzom Krosna, skąd mój mąż pochodził. Turniejowe mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym. Zwyciężyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 14. W niedzielę w gminie Jedlicze szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników rowerów. Już po raz czwarty odbędzie się tam rodzinny rajd rowerowy. Start o godzinie 13 spod Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jedziemy rodzinnie, czyli jadą rodzice, jadą dzieci. Jedziemy wspólnie, jest to wyścig, wyjeżdżamy pod górę, czekamy na tych najsłabszych, czy na tych, którzy sobie mniej dają rady. Pod górki czekamy, aż wyjadą, jedziemy wspólnie. Ostatnie 4 km jest przeznaczone dla najmniejszych dzieciaczków, czyli tych mniejszych z opiekunami, z rodzicami, którzy przyjadą. Ostatnie 4 km, czyli spod hali Gosy Riedlicze do szkoły ludowej w Żarnowcu. Jest to przede wszystkim okazja do integracji jego uczestników, do aktywnego odpoczynku, do rozmów, do spotkań, ale również do podziwiania pięknych krajobrazów, zabytków, jakimi dysponujemy na terenie gminy Jedlicze. Zapraszamy zarówno uczestników, jak i kibiców, jak i sympatyków tej sympatycznej imprezy. Przybądźcie, bądźcie na trasie, dopingujcie, kibicujcie, po to, żebyśmy wspólnie, razem pięknie spędzili czas.